Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Jak widzicie, mam Avengera i 31 milionów dolarów na koncie. Udało mi się zalogować na moje stare konto, które zostało zbanowane i wyzerowane całkowicie. Więc skąd te pieniądze? Skąd to się wszystko wzięło? Jakiś czas temu rozbije się. Na moim koncie ktoś się zalogował i robił jakieś dziwne rzeczy, zbanował mi Rockstar. No i wtedy co? I wtedy wszystko zostało wyzerowane całkowicie, nawet się na konto nie chciałem logować, nie chciałem na to po prostu patrzeć. I nic mi z tego konta nie zostało. Ja miałem bardzo dużo kupionych posiadłości, samochodów, w każdej posiadłości było masę aut i wiecie, te auta były stunigowane i później je zacząłem sprzedawać. Ale te posiadłości gdzieś tam zostały, te moje działania gdzieś tam zostały zapisane. Teraz jak zerkniemy sobie na mapkę, to na przykład tutaj miałem gdzieś biuro. Pamiętam, że to gdzieś tutaj było. Ale tego biura nie mam. Mam Maze Bank? Chyba? Tak. Mam biuro organizacji AN, jakaś organizacja AN. Nie wiadomo, co to jest. Ogólnie moja teoria jest taka, że jak to konto zostało zbanowane, ja tam nie zmieniałem hasła, nic nie robiłem, ale dzisiaj dostałem maila od Rockstara, od konta, żeby zresetować swoje hasło, bo ktoś z wielu miejsc się loguje na to konto i dostałem taki alert zabezpieczeń po prostu. No to żebym sobie wbił i postanowiłem zresetować moje hasło i mogę się zalogować na to konto bez problemu. Tutaj, no niestety, pamiętacie jak robiłem moją masukę? Teraz mam jakąś totalnie inną osobę. Tutaj można co jakiś czas chyba zmieniać wygląd postaci, więc nie omieszkam skorzystać i zrobimy nową masukę. W ogóle mam Avengera, co to był ten... Nie, Avenger to teraz latałem, tak? Tego Terbyte'a... Co to jest? Nie grałem dawno w GTA, naprawdę... Nawet nie wiem jakie mam samochody, bo czekajcie, ja mogę sobie zadzwonić do mechanika. Co to w ogóle za... mechanik. Co to w ogóle za tło telefonu? Wszystko jest inne na tym koncie, tak jakbym miał zupełnie inne konto. Okej, są tutaj tak. Są tutaj chyba najciekawsze samochody z tego co widzę. W ogóle w GTA jest bardzo dużo cheaterów, ale też pojawiła się jakaś aktualizacja z jakimiś hardkorowymi pojazdami. Właśnie, możemy zerknąć, nie wiem co tu się dzieje. Więc tak. Legendary Motorsport. Co my tu mamy? No, nic nowego. Od tylu miesięcy, Jezu. Co to jest? Tu są jakieś nowe pojazdy. Kup gotowe pojazdy na arenę. 2 miliony. Co to jest? Jakiś spychacz? Okej. What? A można tym jeździć normalnie sobie tak o? Kupujemy tam. Czy nie będę, wiecie. Wow, to jest pełna modyfikacja, to jest podgląd pełnej modyfikacji. Kupujemy. Wow, grasz w klubie nocnym, ja mam klub nocny? Nieźle. No dobra, weźmy tutaj chyba. Czyli fajnie, będziemy mogli sobie ten pojazd wezwać. Kurde, nigdy nie miałem tyle kasy na koncie. Co tu mamy? Pojazdy, kup pojazdy do ulepszenia. Więc tu mamy... A czekaj, bo ja mam to EC, to może to EC jest już zmodyfikowane. No właśnie, nie wiem. Więc to są już gotowce. Tak? A do zmodyfikowania to ten kup warsztat. A bo to warsztat trzeba kupić. Biznesowy. Nie wiem. Bezpłatny, dobra. Ja jestem cebula, więc wszystko bezpłatne biorę. Poziom pierwszy, garaż, cyk. Bo tu trzeba to dokupić coś. Dobra tam. Mechanik. Co oni robią? O nie, to kupujemy wszystkich, jak tam... Mieszkanie niepotrzebne, dobra, 2 miliony, super, kupujemy. shit. Kup pojazdy do ulepszenia. No to chyba pojazdy to można zabrać z ulicy, to po co je kupować? 200 tysięcy? 30 tysięcy? Motocykl? Co to w ogóle za modyfikacje są? No nic, tu mam tego. Tego też nigdy nie miałem na swoim koncie, więc...
W ogóle na moim koncie grał jakiś bardzo smutny człowiek. Podejrzewam, że wykorzystywał moje konto, żeby poczuć się chwilę bardziej rozpoznawalnym niż na co dzień w życiu, czy tam coś. Nie wiem, czy ja jestem rozpoznawalny. No jakoś tam na pewno bardziej, nie? A to jest takie, takie płytkie. No ja nie będę tego komentował, no to jest sprawa tej osoby bardzo smutnej. Albo osób, bo to przecież jak ktoś miał login, to każdy mógł się zalogować. A mi na tym koncie w ogóle przestało zależeć, bo co tutaj, no... Władowałem dużo kasy, ale prawda jest taka, że już i tak ta gra schodzi na psy przez cheaterów, tak? Jedynie gdzie można sobie pograć to na PS4, a na PS4 to ja tam konto mam fajne, czyściutkie i nic mu nie grozi, nie? Więc tam sobie mogłem to rozwijać, no ale i tak nie gram, no bo przecież... No ile można grać w te same gry, no bez przesady. Teraz zostały dodane jakieś areny, dużo jakichś modyfikacji. Z tego co widziałem na grafice, to jakieś tam modyfikacje Ubenego można robić. No nie wiem, ja sobie zajadę do tego warsztatu i ogarnijmy. To jest bardzo dziwne, że mogę się zalogować na to konto. Mam bardzo brzydką Asukę teraz. To nie jest Asuka w ogóle, to jest jakiś... Co to jest? Inne pojazdy, wszystko jest inne, no nie ma co porównywać nawet. Tak? Nawet postać jest inna, ubrania, przebrania, wszystko zostało zresetowane do zera i podejrzewam, że jak ktoś grał sobie, to po prostu pokupował nowe rzeczy, pocitował sobie kasę i tyle, nie? Na tym temat się skończy. Uwielbiam te kascenki, boże jaka ta postać jest okropna, jest. Ktoś miał naprawdę paskudny gust, także wymyślili coś totalnie nowego do GTA, czyli taki trochę Mad Max w świecie GTA. Totalnie nie słyszałem o tej aktualizacji, żadnego powiadomienia, nic, nie wiedziałem o tym totalnie, że coś jest nowego. Myślałem, że oni w pewnym momencie dodali te samochody, jak to się nazywa, co to, stawienia gracze? Dodali te samochody takie z ulicy, co można było kupić w salonie i od tamtej pory przestałem się w ogóle tą grą interesować. Bo pomyślałem, że no jak już wyprzedają te samochody, które można zgarnąć z ulicy, to znaczy, że jest kiepsko. Może ta postać jest okropna, naprawdę ta osoba, co grała na moim koncie, ma fatalny gust, no ale rozumiem. No, arena wojny. Okej. Także mamy innych graczy i pewnie mamy się zderzać, nie? Ty, mamy jakąś broń. Tak? Okej. O, lasery jakieś, ty. Pewnie pay to win. Jak to GTA. Co to za ciężarówka? Dobra, ja muszę walić tych... Przeładowanie, okej. Okay. Jakie kurze, ty, jakie dymy. Ja właśnie nie wiem, czy lepiej strzelać, czy lepiej zderzać. Te lasery tam słyszę w tle. Tak, lasery pewnie są pay to win, tak myślałem. Oczywiście. To jakiś w ogóle skorpion samochód, znaczy motocykl. Ej, a czemu tak mało w mojej... Ja nie widzę tu nikogo z mojej ekipy, chyba że to nie gramy na ekipy. Oh shit! Dobra, co się stanie jak mnie zniszczą? Chyba przegram. Dobra. Znisz... Aha, tak, tu gramy do ostatniego żywego. Zakręć kołem? Co to jest? Aha, tu można losować jakieś rzeczy. Hazardzik. Kurde. Tak. Całkowicie zapomniałem, jak wygląda... Aha, możemy oglądać zawody do końca, ale możemy się normalnie poruszać tutaj. No ciekawie. Całkiem inaczej to wygląda niż normalnie wcześniej, na jakimś innym trybie. Także mimo wszystko GTA się rozwija, tylko... No pewnie ten update wszedł jakoś niedawno. Więc w miarę mało cheaterów pewnie jeszcze jest, nie? No ale zobaczcie, lasery gdzieś tam sobie powygrywały. Znaczy, szybciej mnie chyba niszczyły, chociaż też tam jakoś świetnie nie celowałem, tak? No ale te osoby, które mają lasery i może jakoś wzmocnione samochody, czy tam pojazdy, to po prostu przetrwały. No i tyle.
Deluxe'a tu nie można chyba mieć. Ale podejrzewam, że kwestia czasu, jak pojawią się cheaterzy, którzy znajdą sposób, aby jeździć tu Deluxe'a. A, to ci jakieś rampki odpalają. Fajne jest to, że możemy rzeczywiście tych graczy oglądać teraz z tych trybun i mamy te lunetki, za które też oczywiście musimy płacić, ale niewiele. Okej, okay. Zgasł silnik w jednym i się zatrzymali. Kończę na pozycji 12, to myślę, że całkiem spoko mi poszło. I tu są jakieś nowe poziomy do tych zawodów, tak? Do areny. Już zapomniałem, jak ta gra długo się wczytuje. Ale jeszcze ktoś tam grał, nie? Bo na tym trybie można było sobie... ten. No ale sami wiecie, jak wyglądają pozostałe tryby. Można grać tylko w trybie tym takim dowolnym, gdzie jest masa cheaterów. Dobra, no. Chodźmy w końcu tunigować furki! Tu jakaś ściana kariery. Dobra, możemy się mniej więcej potem poruszać. Czy możemy tu sprowadzać jakieś ładunki czy coś? Jak nie, to dlaczego? Tu jest jakiś laptop? Tu trzeba sprowadzić prawdopodobnie jakieś samochody, albo można je też kupić chyba, nie? To nie omieszkam, najpierw je kupić. Więc tak, pojazdy do ulepszenia. Co tu możemy sprawdzić? Kupmy wszystko. Weźmy to. To może... Uś! Okej, tu są różne rodzaje tuningu z tego co widzę. Spoko, bierzemy go. Teraz tak, klub nocny, garaż przy arenie, warsztat przy arenie. Dobra, mamy jeden samochód. Kupujemy wszystkie, ja chcę wszystkie posprawdzać. Może nie wszystkie dzisiaj, ale na pewno. Jak z czegoś takiego można zrobić to? Przecież to w ogóle nie przypomina pierwowzoru. To... Dobra, bierzemy. Warsztat przy arenie. Pyk. Jedziemy z następnym. No właśnie, bo tutaj pojazdy gotowe na arenie. Na arenę to są chyba już takie hardkorowe, nie? Bo czekaj, ja sobie jeden kupiłem. O, ten mi się podoba. Bierzemy go. Widok seryjny, puro, puro. No, na pewno. Na pewno ci co... Na pewno to nie jest pay to win. Kurde, oczywiście, że nie. Pojemy wszystkie te pojazdy, ale ten gąsienicowy może być ciekawy. Przecież ja go mam, ja powinienem brać nim udział. Tu są jakieś... O, ten wygląda fajnie. Czekaj, bo tu są... A, bo tu są różne ich wersje. To są te same, tylko że są różne wersje. Jakby ktoś chciał kupić sobie więcej, nie ma problemu. Dobra, więc to już mamy. Teraz tego. Tu mamy... Apokalipsa. Nie, no bierzemy, co tam. Będziemy sobie ten... Pierwszy raz mogę tak dużo kasy wydawać w tej grze, nie ma problemu. Więc to sobie sprawdziliśmy, teraz Dominator. Okej. Okay. Co to za plate z tyłu? Coś takiego. Dobra. Czyli to są takie w miarę normalne, standardowe samochody. Ja bym wziął tego na gąsienicach. Zobaczył. Tu mamy to. No, taki nawet całkiem spoko, nic nadzwyczajnego. Nie tak jak tamten wcześniej, co żeśmy ciężarówkę z niego mogli zrobić. Easy. Okej, już myślałem, że będzie Monster Truck, przypomina mi się The Crew, ale tutaj tak na spokojnie, z tym tuningiem widać. No i motocykl. Tutaj ten Skorpion, nie, to jest Skorpion? Podoba mi się, bierzemy to. Tak naprawdę ja te wszystkie pojazdy chyba nawet miałem. Dobra, zobaczmy. Tu można mieć... Weźmy sobie... Tak. Dokupmy tutaj rzeczy. Pyk. Dobra, dokupione. Teraz... Właśnie, nie wiem, gdzie ja mogłem... Gdzie ja to zamówiłem? Tego już mamy, tego mieliśmy. Nie no, ciężarówkę to trzeba kupić. Weźmy sobie ciężarówkę, tą pordzewiałą. Wow! Dobre. Warsztat przy arenie. Pięknie. 3 miliony. O, już trochę zaczyna brakować kasy. A ten. To więc tak. Tutaj mam jeszcze. Nie wiem, które już kupiłem, a które nie kupiłem. Tego tak. No nie wiem, weźmy go. Co mi tam. Cyk. Ile kasy w ogóle idzie na to. Ja pierniczek. Ja miałem to wszystko zarabiać w tej grze. Daj spokój. Dobra, no i tu weźmy sobie na koniec może... Te kolorowe najmniej mi się podobają. Najbardziej podobają mi się te takie... czyste.
Ale fajnie, że można sobie właśnie podejrzeć, jak te samochody będą wyglądały po tuningu, nie? Tak mniej więcej wiesz, na co wydajesz hajs.